również wszyscy najmłodszy. Mamy tutaj stoisko z malowaniem twarzy, z kolorowankami, tego trzeba skorzystać. Oprócz tego jeszcze mamy wystawę starych ciągników na naszym, można sobie oglądać. I później będziemy stali siły też pokolać na to. Startuje powoli zawodnik z numerem 28, pan Krzysztof Lusa wystartował. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No niestety nie mamy tutaj do porównania drugiego ciągnika. Nie wiemy, jak relatywnie się ten start tutaj uda. Wydaje mi się, że idzie wolniej od poprzedniego zawodnika. No już powoli będziemy mieli koniec tego ostatniego przejazdu. Myślę, że pan Krzysztof tutaj całkiem dobrze pojechał. Zobaczymy, jak to będzie. 13476. No i taka brązowo-wiśniowa Vectra PNT53JL. Prosimy o przeparkowanie tych samochodów z bramy wjazdowej, bo naprawdę tutaj troszeczkę przeszkadzają. Jak tylko sędziowie uznają, że możemy rozpocząć bieg, puścimy. No i jak te silniki weszli! Jak te silniki pięknie śpiewają, szanowni państwo. Kawał historii, kawał starej techniki. No i to łeb. Trzeba przyznać, że przez stare, ale jary. Zgadza się. Również łeb, no ale pan z prawej strony ewidentnie delikatnie prowadzi, tak wygląda, zobaczymy.
Wiktorze Toix wygrał. Wygrał. Z jakim czasem? Minuta 31. Jak te silniki brzmią? No, trzeba przyznać, że... Burza piaskowa, muszę powiedzieć z mojej strony. Wyciągnik tak sobie może pomykać. Tak, to jest jednak coś. Te maszyny to w sumie chyba kwintesencja takiej właśnie motoryzacji rolniczej, jeżeli można to tak określić. Już nawracają, zobaczymy jakie będą czasy. Ten nawrót troszeczkę tam widzę zajmuje. Ciężko jest opanować taką maszynę. Pan Bartosz, który wcześniej był, że tak powiem, chciałem powiedzieć, że odrobił stratę, ale no jednak już tą przewagę, którą udało mu się zdobyć, stracił. Także zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Tutaj pan Rafał! O matko, no i po momencie. No cóż, jest to... No tak! Jakaś kiełbaska, jakieś szaszłyki. Świetne naprawdę te szaszłyki. Również dla kierowców.